Musimy mówić o absolutorium, ale także o wotum zaufania. Jest to nowa instytucja wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość do ustawodawstwa związanego z funkcjonowaniem samorządu. Była poprzedzona bardzo ciekawą, interesującą i długotrwającą debatą o stanie województwa podkarpackiego. Później przedkładałem sprawozdanie z realizacji budżetu, czyli kwestie finansowe były przedłożone przeze mnie. One były podstawą do udzielenia absolutorium. No, bardzo się cieszę. Myślę, że klub też oczywiście tutaj jednoznacznie głosował za. Było niewiele głosów przeciwnych, kilka wstrzymujących się, ale dosyć jednoznaczny wynik wskazuje na to, że i stan województwa jest dobrze postrzegany przez radnych, przez sejmik, no i także realizacja budżetu jako ważnego czynnika rozwojowego naszego województwa. Przyszłość, jak to zwykle bywa, wiąże się z naszymi nowymi możliwościami finansowymi w ramach nowego regionalnego programu operacyjnego. Budujemy na naszą przyszłość też strategię. Kończy się w 2020 roku okres obowiązywania dotychczasowej strategii. To jest okazja do tym, aby debatować, dyskutować, aby planować. Wiemy o tym, że nie do końca jeszcze jesteśmy, że tak powiem, bardzo dobrze zaopatrzeni w infrastrukturę kolejową, drogową. Jesteśmy też województwem, które stawia na inteligentną specjalizację, jakość życia. To będą obszary, które będziemy aktywizowali w tym roku. Chcielibyśmy, aby lepiej, łatwiej i wygodniej było w Bieszczadach, na Roztoczu, w Beskidzie Niskim. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy mieli lepsze zaopatrzenie w wodę, aby problemy suszy nas nie dotykały. No i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i ochrona zdrowia. Przede wszystkim tu Podkarpackie Centrum Zdrowia Dziecka, nasz taki kluczowy projekt, nasze takie kluczowe myślenie. Cieszymy się bardzo, że niedawno odbyty kongres za życiem, międzynarodowe wydarzenie też potwierdziło konieczność budowy takiego centrum, aby dbać o naszych najmłodszych obywateli naszego Podkarpacia. Jednogłośnie byliśmy tutaj, nie było żadnych obaw, że będą jakieś niespodzianki. Mamy zdecydowaną większość, ale była też dyskusja, co trzeba podkreślić. Dyskusja merytoryczna. Odpowiadaliśmy również na wszystkie wątpliwości radnych, bo to jest bardzo istotne, żeby odpowiedzieć. To jest ten czas na dyskusję, no ale też satysfakcjonujący nas wszystkich wynik. Wszystkie założenia główne zostały zrealizowane, budżet został zrealizowany, nawet lepiej, bo nie do końca żeśmy mieliśmy zaciągnąć kredyt, żeśmy go nie zaciągnęli, przez to, żeśmy nie zadłużali województwa.